strategia zrównoważonego rozwoju jest nie tylko zła, jest bardzo zła. Dlaczego? Dlatego, że jest to realizacja pewnej utopijnej wizji wprowadzenia w Unii Europejskiej tylnymi drzwiami na powrót komunizmu. Nic więcej. Projektowany jest taki pomysł, żeby każdy szczegół życia ludzkiego był planowany. Planowany przez urzędy. No więc w moim przekonaniu w takim systemie żyć się nie da. Miasta pracuje 460 osób, w szkołach toruńskich około 4100, w instytucjach miejskich, zakładach miejskich około 2000 osób. Że za sprawy mieszkaniowe naszych mieszkańców Torunia odpowiada miasto. Oczywiście nie wszystkich. Najbiedniejszych, najsłabszych ekonomicznie, bez mieszkania. Że za sprawy zaopatrzenia socjalnego w węgiel, tak, węgiel, ale nie tylko oczywiście buty, również odpowiada miasto. W interesie lewicy jest kreowanie biedy. Jest kreowanie biedy, dlatego że ludźmi biednymi można się opiekować. Jest to doskonały pretekst do tworzenia wielu stanowisk, na których no, różni wrażliwi ludzie się opiekują tymi biednymi, biorąc oczywiście za to kasę. W Toruniu około 600 rodzin składa wnioski o mieszkanie komunalne. Na 600 wniosków 350 spełnia wszystkie kryteria. I teraz komisja mieszkaniowa musi wybrać 65. Każdego roku 65 znajduje się na liście. To ja mam pytanie, to w jakim stopniu miasto realizuje te potrzeby tych 600 składających wniosków? W jakim stopniu? To jest ile otrzymuje mieszkania? 10, 20? Do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę o skali realizacji jakiegoś zadania narzuconego przez państwo decydują pieniądze, jakie miasto posiada. Miasto jest zadłużone po uszy. I jeżeli będzie realizowało wszystkie cele społeczne na maksimum, to po prostu konsekwencja jest jedna. Będzie się zadłużało coraz bardziej. Te długi to są naszymi długami. Więc sprawa jest naprawdę poważna. Cały świat inwestuje, cały świat korzysta z kredytów, cały świat się zadłuża od rodzin, poczynając na wielkich państwach, kończąc. Taka jest norma funkcjonowania cywilizacji. Mam na świecie urzędnika, który wie lepiej, jak tworzyć miejsce pracy niż przedsiębiorca. No, na miłość boską. Właśnie, że to przedsiębiorcy powinni decydować i wydawać powinny być środki pochodzące z biznesu. No przecież 60% obrotu na rynku biznesowego to są środki pochodzące z środków publicznych, z przetargów. Gdyby nie było tego państwa, gdyby nie było tych środków z podatków, to około 60% przedsiębiorców po prostu by nie istniało, padłoby z rynku. Dziękujemy bardzo. Wie pan co, jak się tego słucha, to po prostu krew się gotuje i włosy dęba stają. Jest pan obiema nogami w socjalizmie. Trudno, to jest pana prawo, okay. Przedsiębiorcy są zwalniani. Chodzi o to, proszę państwa, żeby każdy przedsiębiorca płacił taki sam podatek, jaki płacą mieszkańcy za powierzchnię mieszkalną. Nie widzimy powodu, dla którego przedsiębiorca miałby płacić 30 czy 40-krotnie wyższą stawkę tylko dlatego, że prowadzi działalność gospodarczą. To jest zupełnie bez sensu. To jest kara. Tak, to jest kara za prowadzenie, za bycie przedsiębiorczym. Kolega przed chwilą wspomniał, że łatwo jest krytykować. Natomiast ja powiem, że bardzo łatwo jest wydawać nie swoje pieniądze, bo... Jeszcze się odniosę do tego, co tutaj kolega obok powiedział. Czy stawka 23 zł za metr kwadratowy nieruchomości przeznaczonej na cele gospodarki, do prowadzenia działalności gospodarczej, jest faktem? Czy są na sali przedsiębiorcy? Tak. Jest faktem? Tak. Jest faktem. Więc proszę mi tu nie mówić o ulgach. Oczywiście, za chwilkę. Skoro mówi pan, czy mówicie panowie o ulgach dla przedsiębiorców, pytanie, dlaczego nie wprowadzić takiej samej stawki dla wszystkich przedsiębiorców w Toruniu, a nie dla wybrańców? Dlaczego wszyscy przedsiębiorcy nie mogą mieć tej samej stawki? Naprawdę łatwiej by się prowadziło wszystkim działalność gospodarczą, a przy okazji można by było poczynić pewne oszczędności w administracji publicznej. Dziękuję. Brawo, brawo.
Macie ciekawie jeszcze. Pan stara się być taki precyzyjny, to panu tylko powiem, że podatek od nieruchomości przy budynkach to jest nie 23,2280. W Bydgoszczy. Do tablicy z pytaniem o zadania miasta, jeśli dobrze rozumiem, tak? Tak. Tak. No więc no to są ze dwie strony tych zadań, które właściwie dotyczą każdego szczegółu naszego życia. Począwszy od organizacji kultury, służby zdrowia, komunikacji miejskiej itd., itd. Zgadza się, prawda? Ale organizacja to nie znaczy, że miasto ma być właścicielem. Nie, nie musi. No to chodzi. Nikt nie zainwestuje za miasto w budowę ulic. Nikt. Pierwsza nieśmiała budowa. Ale ja o tym mówiłem, tak, w ulicę tak. Bo po prostu tych inwestycji nie będzie. Zresztą żartobliwie napomknąłem, że w hale znany biznesmen podtoruński nie zainwestuje. To kto ma zainwestować? To jest miasto, bo to jest miejsce, które torunianie licznie odwiedzają. Wystarczy pójść na jakikolwiek mecz. To jeszcze proponuję, żebyśmy komunikację helikopterami uruchomili, bo też to nikt nie zainwestuje. Tutaj przyszliśmy dzisiaj rozkładać namiot. Namiot był przez ostatnie dwa dni. Rozmawialiśmy balony, ulotki. Co za przypadek. No cóż, myślę, że w tych czasach już takie przypadki będą najczęściej się zdarzają. Proszę Państwa, no zobaczcie, może Państwo dostrzegą, komu przeszkadzał ten namiot. No. Trudno powiedzieć, my nie jesteśmy złośliwymi ludźmi. Mowa nienawiści to oczywiście nie jest nasz teren, no ale pewne podejrzenia mogą być. Proszę Państwa, no widać po prostu, kto jest niewygodny dla władzy, kto jest zwalczany. No nie ma chyba lepszego dowodu niż ta oto kupa węgla, której to nigdzie nie...